Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w tej wspólnocie parafialnej, w tym kościele świętej Barbary spotykamy się po raz kolejny, po raz piąty, aby poprzez śpiew kolęd wychwalać naszego Pana Jezusa Chrystusa. Temat, jaki w dniu dzisiejszym towarzyszy nam podczas tego wychwalania, o tej małej, wielkiej miłości miłosiernej, podpowiadał nam i podpowiedział nam sam papież Franciszek, bo już kiedy wydał bullę ogłaszającą Wielki Rok Miłosierdzia, w pierwszych słowach tejże bulli papież Franciszek napisał tak: Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. W pełni czasów, gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. Kochani, to z miłości do każdego z nas Bóg daje nam swojego Syna. Daje nam swojego Syna, abyśmy mogli zobaczyć, jak wielki, jak potężny, jak miłosierny jest Bóg. Zatem zapraszam Was, kochani, abyśmy przez śpiew tych kolęd odkrywali tą Bożą miłość, która jest do nas posłana w tym małym dziecięciu, które do nas przychodzi, jest takie bezbronne, ale jest pełne miłości, bo daje nam się cały. Niech to wszystko, co tutaj będziemy przeżywać, co będziemy doświadczać, będzie tylko i wyłącznie na chwałę Bożej dzieciny. Niech Jezus Chrystus nas prowadzi, niech króluje w naszych sercach, niech obdarza nas swoim miłosierdziem. Amen.
piękna noc, pokój niesie ludziom mszę, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta. Nad dzieciątka sen. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych drzów biegną wielce za dzikieni, za anielskim głosem pieni. Cieszę swe
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam jeszcze raz was wszystkich, którzy chcieliście przyjść do tej świątyni. I można uruchomić nasze rączki, rozgrzać trochę. Tak jest. I witamy również tych, którzy się łączą z nami za pośrednictwem telewizji Serbinów. Z tego miejsca chcemy również pozdrowić naszego biskupa Krzysztofa, wszystkich kapłanów tutaj zgromadzonych, siostry zakonne oraz was, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu. Już po raz piąty spotykamy się w tej świątyni, by wspólnie wychwalać Boga śpiewem kolęd. Tak jak Tomek wspominał, wychwalać śpiewem naszego Pana. To, że to jest koncert kolęd, to nie znaczy, że nie mamy się dołączyć do tego śpiewu, bo tutaj odrobinę matematyki wrzucimy, bo kto dobrze śpiewa, modli się razy dwa i ci tutaj obok śpiewają razy dwa. Znaczy modlą się razy dwa, przepraszam. A ci, którzy fałszują, śpiewają modlą się razy cztery. A ci, którzy słuchają fałszujących, modlą się razy osiem. No i tutaj takie moje małe świadectwo modlitewne. Ja przeważnie modlę się razy cztery, ale że dzisiaj siedzę koło Adriana. No właśnie. To razy osiem. Bracia i siostry, na samym początku naszego kolędowania możecie obejrzeć się w prawo, w lewo, przywitać się z waszym sąsiadem, powiedzieć mu swoje imię, uścisnąć dłoń i powiedzieć, ile razy zamierzacie się dzisiaj modlić. Tylko szczerze, moi drodzy, szczerze. Moi drodzy, śpiewanie kolęd to nie tylko tradycja polska, ale także to radosne dziękczynienie naszemu Panu. Więc zanośmy te radosne pieśni przed Jego tron i tą modlitwę teraz wylewajmy głośno i dołączmy się tutaj do tych młodych, wspaniałych ludzi. Jeszcze raz wielkie brawa.
na imię Sylwia. Mam na imię Sylwia. Jestem żoną Bogusława, mamą Ani, Moniki, Asi i Szczepana, za których codziennie dziękuję Panu Bogu. Od ponad 30 lat jestem też lekarzem, ginekologiem, położnikiem i codziennie oglądam cud narodzin. Podglądam Pana Boga, który pozwala, by w trzecim tygodniu życia już biło ludzkie serce. Nieustannie budzi to mój zachwyt. Zaczynałam specjalizację wtedy, kiedy jeszcze w Polsce była ustawa dopuszczania o dopuszczalności przerywania ciąży. Z taką olbrzymią nadzieją w sercu i z olbrzymim zapleczem modlitewnym podeszłam do tej specjalizacji. Zaprzyjaźnione kręgi oazowe i zaprzyjaźnione siostry zakonne modliły się, abym nie musiała wykazywać się umiejętnością wykonania aborcji. I tak Bogu dzięki się stało. W czasach, kiedy już miałam specjalizację, a jeszcze obowiązywała ta nieszczęsna ustawa z 1956 roku, udało mi się uratować kilka ludzkich istnień. I chciałam szczególnie o jednym powiedzieć. 30-paroletnia kobieta, świetnie sytuowana, zgłosiła się na izbę przyjęć ze skierowaniem na aborcję. Zostałam tam poproszona, żeby spróbować jej wytłumaczyć, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, że to dziecko już ma swoje życie, już ma swoją historię i że na pewno jest kimś bardzo ważnym w jej życiu. Zapytałam, dlaczego ona chce targnąć się na życie swojego dziecka i wtedy usłyszałam, że jest po dwóch cięciach cesarskich i bardzo obawia się tego trzeciego, żeby nie osierociła starszych dzieci. Wystarczyło spokojne przekonanie, że zabieg aborcji jest dla niej dużo bardziej niebezpieczny niż donoszenie ciąży i poddanie się trzeci raz zabiegowi cięcia cesarskiego. I tak się też stało. Ja już zapomniałam tą kobietę, tą historię. Po paru latach przyszła do poradni i mówi: wie pani, ta nasza Małgosia, opowiadając o urodzonej wtedy córeczce. Za każde ludzkie życie, za te wszystkie, które udało się uratować i za te, którym mogłam towarzyszyć. Chwała Panu.
co śpiewacie z nimi. Oni dają radę. Tutaj pan Piotr cały czas zachęca, ale chyba jeszcze możecie więcej dać z siebie. Betlejem. Dom chleba. Obecnie jest to miejscowość, która znajduje się na terenie autonomii palestyńskiej. 8 kilometrów od Jerozolimy. To jakieś 2 godziny pieszo. W czasach Jezusa mało znacząca miejscowość. Ale właśnie do tej miejscowości, do tego mało znaczącego Betlejem, postanowił przyjść Król Chwały i tam objawić się ludziom. Niekiedy nam wydaje się, że nasze serce to takie niegodne Betlejem. I często tak jest. Ale Pan Jezus chce przyjść do każdego serca, bez znaczenia, jak ono wygląda, i chce dotknąć tego serca, chce uzdrowić i wlać w nie miłość i radość. I to jest niesamowity i radosny fakt. No i śpiewajmy o tym i dzielmy się tą radością. Dlatego razem z aniołami zaśpiewajmy: chwała na wysokości, chwała na wysokości, a na ziemi pokój. Thank you.
Papież Franciszek ustanowił ten rok liturgiczny rokiem miłosierdzia. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości wystawionej na działanie grzechu. Bóg odpowiada przebaczeniem i miłosierdziem. Miłosierdzie będzie zawsze zwyciężało grzech. Posłuchajmy, co na temat miłosierdzia mówi papież Franciszek w Bulli Misericordiae Vultus. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na swojej drodze. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby. Obdarza Cię łaską i zmiłowaniem.
miłosierny jest Pan i łaskawy. Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy, nie zapamiętuje się w sporze. Nie płonie gniewem na wieki. Na wieki będę wyświetlał Twe miłosierdzie, Panie. Na wieki będę do Rzymian.
kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Mam na imię Jurek. Na co dzień pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Są to osoby dorosłe, niepełnosprawne. I chciałem się z wami podzielić taką moją wielką radością, ponieważ to, co robię, jest moim życiem, jest moim pragnieniem. Zawsze pragnąłem pracować z osobami niepełnosprawnymi, z osobami, którym tak wiele można dać, a tak wiele można otrzymać. Wybrałem ten fragment miłosierdzie i radość, ponieważ dawanie miłosierdzia, dawanie drugiemu człowiekowi nadziei, dawanie drugiemu człowiekowi jego osobowości, człowieczeństwa, potwierdzanie tym, że jest ważnym w życiu swoim i w życiu innych. Ja to zawsze robię z wielką radością. Z wielką radością dzielę się z tymi ludźmi moim życiem, pokazuję im ich życie, jestem z nimi, nigdy nie jestem obojętny. Tam, gdzie pracuję, jest to duża grupa osób niepełnosprawnych z różnymi stopniami niepełnosprawności i nigdy nie przechodzę obojętnie obok moich podopiecznych, obok ludzi, których Pan postawił na mojej drodze. Zawsze są w jakiś sposób przeze mnie, w jakiś radosny sposób zaczepieni, zauważeni, rozmowa, często jakiś żart i bycie razem. To jest największa radość bycia z drugim człowiekiem. Za to chciałem powiedzieć chwała Panu. Opiekuj się swym ojcem, gdy się zestarzeje i nie zasmucaj go przez całe jego życie. Chociażby stracił rozum, miej cierpliwość i nie znieważaj go, gdy jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie. Opiekuję się mamą chorą Alzheimera. Jezu, ufam Tobie. Żony, bądźcie poddane swoim mężom. Mężowie, miłujcie swoje żony. Pan Bóg obdarował mnie wspaniałą żoną i nie ma drugiej takiej osoby na ziemi, która by mnie tak przybliżała do Pana Boga. Każdego dnia w swych
drobnych uczynkach miłości w naszym domu. I za to wszystko chwała Panu.
Panie, dziękuję Ci, że posyłasz nam swojego Syna. Posłałeś nam swojego Syna, by nauczyć nas, czym jest miłość, aby pokazać nam, czym jest miłosierdzie, aby nam pokazać, kim Ty tak naprawdę jesteś, że jesteś Bogiem wielkim, Bogiem, który zna każdego z nas po imieniu, Bogiem, który jest pełnym miłosierdzia, który przebacza, który nas prowadzi, który ukazuje nam, że jesteśmy Jego dziećmi, tymi umiłowanymi dziećmi. Dziękuję, Panie, że dajesz nam swojego Syna, naszego Zbawiciela, który nas uczy, który pozwala nam radować się wtedy, kiedy jesteśmy radośni i szukać prawdziwego szczęścia, ale który pomaga nam również zrozumieć te trudne chwile naszego życia, który ukazuje nam i nieustannie mówi: bądź miłosierny, tak jak ja jestem miłosierny. Dziękuję, Panie, za to, że mogę być Twoim dzieckiem i że możemy się nazywać Twoimi dziećmi, że Ty nas wybrałeś i Ty nas posyłasz. Dziękuję za każdą osobę, która tutaj z nami przebywa, za wszystkich tych, którzy modlą się w tej chwili. Dziękuję za każdą sytuację życiową i wierzę, że to Ty jesteś tym, który daje sens życiu, każdemu życiu i temu najmłodszemu, bezbronnemu i temu, który się chyli już u schyłku ziemskiej pielgrzymki, że to Ty jesteś tym, który prowadzi i nadaje sens. Bądź uwielbiony, Panie, w Twojej wielkiej miłości. Bądź uwielbiony za ten dar, który nam dajesz, za Twoją obecność w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Amen.
Pan Syna krwią zmazał wszelki duch. Syn z grobu żywy wstał. Panem jest Jezus, mówi w nas duch. Jest pięknie. Chciałoby się, żeby to nasze spotkanie trwało do rana, ale niestety tak nie będzie. I w tej chwili pragnę w imieniu organizatorów wszystkim podziękować za to, że możemy tutaj się spotkać po raz piąty. Możemy się spotkać dzięki wam wszystkim, dzięki waszej hojności, bo każdego roku wspieracie to spotkanie, ten piękny koncert. I także tego roku prosimy o wasze wsparcie. Dobro, którym się dzielimy, wraca do nas z pomnożoną siłą. Kilka tygodni temu w Łagiewnikach odbyły się rekolekcje przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży. Prowadzili je ojcowie Enrique i Antonello, dwaj charyzmatyczni misjonarze z Brazylii. I padło takie pytanie. Drodzy ojcowie, proszę nam powiedzieć, są uczynki miłosierne co do ciała, są uczynki miłosierne co do duszy, ale który z tych uczynków miłosierdzia jest najważniejszy? I wtedy jeden z ojców bez wahania odpowiedział: najważniejszy uczynek miłosierdzia to jest ten, który zrobisz dzisiaj. To jest ten, który zrobisz dzisiaj. I może to być coś małego, nie musi być dużego, ale ważne, żeby zrobić to dzisiaj, żeby z tym nie czekać. Dlatego zachęcamy was, bracia i siostry, do tego, żeby się podzielić tą złotówką, czy 10 złotówką. Ale żeby nie czekać, żeby to zrobić dziś.
I zaraz panowie przejdą z koszykiem i to będzie czas, kiedy będziemy mogli podzielić się. Bóg zapłać. Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary. I chcemy podziękować tym, bez których ten koncert by się nie odbył.
Dziękujemy panu Piotrowi Pałce. I panu Sebastianowi Iwaniczowi za przygotowanie i poprowadzenie warsztatów oraz przewodzenie temu koncertowi. Przed państwem wystąpili soliści. Sekcja smyczkowa. Sekcja dęta. Sekcja rytmiczna. Oraz chór młodych diecezji sandomierskiej. Dziękujemy wszystkim posługującym podczas warsztatów, jak też tym, którzy przyczynili się do powstania i realizacji tego wydarzenia. Dziękujemy także księdzu biskupowi, księdzu prałatowi Stanisławowi Barowi, panu dyrektorowi gimnazjum numer 2 Grzegorzowi Kokoszce. Dziękujemy sekcji muzycznej Światowych Dni Młodzieży diecezji sandomierskiej oraz diakonii muzycznej Ruchu Światło Życie. Dziękujemy także naszym wspaniałym mediom, telewizji Serbinów, telewizji Wisła, tygodnikom katolickim, Gościowi Niedzielnemu oraz Niedzieli. Dziękujemy moderatorom Ruchu Światło Życie, księdzu Markowi Kulińskiemu i siostrze Iwonie Oraniec. Dziękujemy także firmie Chuck Music, która tak wspaniale nagłośniła ten koncert i tak pięknie oświetliła. I dziękujemy wam wszystkim, bracia i siostry, za przybycie. Drodzy, owacja na stojąco. Kochani, jest z nami także ksiądz dyrektor duszpasterstwa ogólnego, ksiądz Michał Mierzwa, którego serdecznie zapraszamy tutaj, aby nam udzielił błogosławieństwa na zakończenie naszego spotkania kolędowego. Zapraszamy, księże Michale. Jestem oświetlony i zaskoczony. Tomek mnie wyzwał do tablicy prawie. Zanim udzielę błogosławieństwa, to umie, bo już trochę księdzem jestem, ale trzy takie słowa. To nasze spotkanie dokonało się i dokonuje się w promieniach Bożego Miłosierdzia, czego doświadczaliśmy, w blasku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, który przeżywamy,
i w bliskości płomienia młodości. Ten płomień będzie bardzo wyraźnie jawił się na horyzoncie Polski, a zwłaszcza Krakowa, w lipcu tego roku. Niech promienie miłosierdzia, tak jak było tu i wyśpiewywane, i wypowiedziane, dają nam dużo siły, by nasza wyobraźnia miłosierdzia, o którą w 2002 roku prosił Jan Paweł II, tam właśnie na krakowskich błoniach, by ona działała. A tej wyobraźni nam będzie potrzeba w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach. Nam Polakom, może nawet dla całej Europy. Niech blask jubileuszu skłania nas do takiej wdzięczności za to, że jesteśmy ochrzczeni. 1050 lat temu nasz wódz przyjął chrzest i wprowadził naszych praojców do cywilizacji europejskiej. Chrześcijanin to brzmi dumnie, jak powiedział w jednym z kazań święty Leon Wielki. Bądźmy wdzięczni za to, że jesteśmy chrześcijanami. I trzeci płomień, no mnie już nie dotyczy, bo ja młody to byłem kiedyś, to było dawno. Bliskość tego płomienia młodości niech nam przynajmniej daje moc ducha, który będzie eksplodował, to brzmi negatywnie, bo jakby się islamiści dowiedzą, to jeszcze przyjdą, ale będzie emanował tą autentyczną, żywą młodością. Na to Boże błogosławieństwo niech nas poprowadzi na nasze drogi w miłosierdziu, w jubileuszu i w młodości. Bóg zapłać za ten piękny czas, wieczór. Tu widzę trochę twarzy z różnych wydarzeń pielgrzymkowo. Aha, jeszcze sprostuję, że chór diecezji sandomierskiej, to prawda, jest jeszcze Mateusz, który przyjechał niedaleko, bo w Roubaix we Francji śpiewa, był solistą. Także diecezjo francuski, o, sandomiersko-francuski chór. No to ksiądz Marek. Alem narobił zamieszanie jeszcze większego. Ksiądz, dziękuję za podpowiedź. Ksiądz Marek powiedział, że są jeszcze z diecezji gliwickiej, tak? Gliwice przyznać. I z częstochowskiej, tak? No to widzimy. Ta diecezja sandomierska poszerzyła. Ta diecezja sandomierska poszerzyła granice. Oby tak było ciągle. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Ja spróbuję zaśpiewać, niech Pan Piotr tylko nie zwraca uwagi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Moi drodzy, powstańmy wszyscy. Powstańmy, powstańmy. Spójrzmy w górę. Spójrzmy w górę i teraz wysoko nad głową klaszmy i klaszmy dla Jezusa najgłośniej jak potrafimy. Moi drodzy. Bracia i siostry, otrzymaliśmy już błogosławieństwo, więc powoli rozchodzimy się do domów. Z naciskiem na powoli. Więc nie. Chyba nie wypuścimy tak tutaj. Nie wiem, czy chór jest zmęczony, czy ma jeszcze siłę? Ma siłę? A my wszyscy mamy siłę jeszcze na jedną kolędę? Mamy siłę. No to powoli się rozchodzimy. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy.
i zadanie domowe na przyszły rok, bo myślę, że spotkamy się za rok. Każdy ma przyprowadzić co najmniej dwie nowe osoby. Dziękujemy. No i teraz jest ten czas, kiedy chyba można podejść do naszych artystów i uściskać na przykład. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.